porada miłosno-anielska. Witam serdecznie wszystkich najwspanialszych moich słuchaczy i subskrybentów. Uwielbiam to, że jesteście na moim kanale. Cieszę się, że ciągle czuję Waszą obecność. Piszcie, piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę, czyli lajki. Subskrybujcie mój kanał, proszę, by się rozwijał. Dzięki Wam, Waszym subskrypcjom, Waszej obecności. Jeszcze codziennie nagrywam te filmiki dla Was. Dzisiaj karty tarota, karty anielskie i porada. Porada miłosno-anielska. Zobaczmy, co ta kombinacja kart, tarot plus karty anielskie, dzisiaj pokażą. Na co należy zwrócić uwagę w miłości. Karty to naprawdę kreatywne narzędzie, które daje nam tyle wskazówek, które daje nam tyle do myślenia. Więc dzisiaj ze złotego tarota polskiego wylosuję jedną kartę na miłość. Myślcie o swojej osobie ukochanej. Proszę o kartę na miłość. Proszę o kartę na miłość. Proszę o kartę na miłość. Proszę o wskazówkę na miłość. Proszę o kartę 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 na miłość. Głupiec. Karta głupca, czyli karta zero. Karta błazna. Karta głupca, która mówi o rozpoczęciu drogi od początku. Rozpoczęciu cyklu, czy projektu, czy wędrówki od samego początku. Karta zerowa, czyli zaczynamy wszystko od zera. Kończymy wszystkie stare sprawy i wyruszamy w wędrówkę naszego życia. Nową drogą. Ahoj, przygodo. Być może zaczynacie nowy związek, poznajecie nową osobę. Traktujcie to lekko, z przygodą. Nie róbcie ciężkiej atmosfery. Bawcie się tym i poznawajcie. Bądźcie ciekawe tej osoby i świata i tego, co się może z tego rozwinąć. Traktujcie to lekko, zabawnie, frywolnie. Nie róbcie czasem żadnych ciężkich, obarczających Was planów na przyszłość. Niech potoczy się na początku wszystko samo i zobaczycie wtedy, w którą stronę to pójdzie, czy rozwinie się z tego coś pięknego. Być może karta mówi ta o wyjeździe, o wędrówce, o przygodzie, o wakacjach, o nowym jakimś czasie, gdzie czeka Was pełno przygód. Bądźcie ciekawscy każdego dnia tej wędrówki.
Oczywiście, jeśli poznacie kogoś na wakacjach, na urlopie, to będzie to tylko lekka, urlopowa, miłosna przygoda. Nie traktujcie tego za bardzo na serio, ponieważ głupiec może się tylko z wami pobawić. Mówi to o lekkim, niezobowiązującym flircie, urlopowej przygodzie, niczym poważnym. Do tego wypadła mi, jak widzieliście, karta anielska. Magiczne przesłanie od wróżek. Zdobądź więcej informacji. Widzicie? Jeśli kogoś poznacie, jeśli wyjeżdżacie gdzieś w jakąś podróż, jeśli zaczynacie jakąś nową sprawę, nową pracę, nową wędrówkę, nowy pomysł, nowy projekt, jeśli zaczynacie znów wszystko od nowa, nową relację, zdobądź więcej informacji. Doinformuj się, czytaj, dowiaduj się, reszerżuj. Potrzebujesz więcej informacji. Rozejrzyj się za tym uważnie, zanim podejmujesz jakiekolwiek działania. Więc, kochani, na początku tej nowej drogi, oczywiście nie zachowujcie się jak głupcy, tylko doinformujcie się, poczytajcie, poszukajcie wiadomości lub popytajcie ludzi, którzy o tym wiedzą, którzy mają już więcej może doświadczeń. Zdobądźcie więcej informacji na temat nowo poznanej osoby, na temat tej podróży, na temat nowo zaczętych waszych przedsięwzięć, nowych relacji. Jeśli poznacie nowe osoby, nowych partnerów, nową potencjalną miłość, zaobserwujcie, zastanówcie się, dowiedzcie się może coś więcej o tej osobie. Nie rzucajcie się w to, jak w jakąś przepaść. Nie inwestujcie wszystkiego, co macie, żeby nie zostać oczywiście rozczarowanym. Także doinformujcie się i przemyślcie następne kroki. Nie oznacza to, że macie od razu obciążać atmosferę tej relacji. Traktujcie to lekko, niemniej jednak same doinformujcie się. Z kim macie do czynienia? Kim jest ta osoba? By nie zakochać się i nie cierpieć. Jeszcze parę kluczy anielskich. Daj się zainspirować. Czyli nowe pomysły, nowa droga, nowe projekty, nowa relacja. Nowy człowiek, którego poznacie. Dajcie się zainspirować. Wyznaczaj sam swoje granice. Czyli powiedz nie, jeśli już masz dosyć lub nie podołasz. Pamiętajcie. Żegnaj stare, witaj nowe. Zaczynacie widocznie nową miłość. Poznacie kogoś, wyruszcie gdzieś w drogę, w podróż. Ale doinformujcie się. Pamiętajcie, musicie zdobyć niezbędne informacje. By nie popełnić jakiegoś błędu, by uważać, by być przezornym. Taka jest dzisiaj rada. Miłosno-anielska. Przemyślcie sobie właśnie to czytanie. Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego na ten tydzień. Do usłyszenia już wkrótce.